numer 1. Bardzo proszę panią przewodniczącą Małgorzatę Wąt o zreferowanie tejże uchwały. Zgłosiłem się negatywnie wniosek dotyczący ponownego zawarcia umowy najmu na lokal mieszkalny zgodnie z pismem Urzędu Miasta Krakowa. Ze względu na zaistniałe okoliczności Rada Dzielnicy wydaje negatywną opinię. Chciałam tylko powiedzieć, że zaopiniowaliśmy negatywnie tutaj ten wniosek, ponieważ rodzina jest alkoholików. Mają wprawdzie czwórkę dzieci, ale dzieci zostaną odebrane im, ponieważ nie opiekują się należycie tymi dziećmi. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Pan radny. Niesamowicie, ponieważ ja w tym nie uczestniczę bałaganie. Bo po pierwsze, no to patrzy się na tę uchwałę, nie? To tak, a nie wiadomo komu, nie wiadomo za co. Nie możemy powiedzieć, no, prawda? No, nie, ale to dlatego wierzę, bo no, takie jest głupie prawo, nie? Być może, że powinniśmy ogłosić teraz, żeby zamknąć sesję, prosić wszystkich poza radnymi. No i dyskutować i wtedy moglibyśmy mówić, nie, na ten temat, bo to jest chyba jedyna tutaj jakaś możliwość, nie? No bo czy jak pani zacznie w tej chwili opowiadać, bo to też już pani ujawniła pewne rzeczy, nie? No to też może być to odebrane jako ugodzenie kogoś czy tam. Znaczy jeszcze do tego, co pan radny powiedział, no to faktycznie jest sytuacja tego typu, że każdy z radnych, jeżeli będzie chciał, mamy całą teczkę, sprawdziliśmy co dokładnie, sprawdziliśmy na wizji lokalnej, była komisja mieszkaniowa dwukrotnie, spotykaliśmy się, byliśmy na policji, straży miejskiej, miejskie środowisko. Obecnie sytuacja jest tego typu, że tej pani już będą odbierać dzieci na wyrok sądowy. Jak już nie są dzisiaj odebrane, tam po prostu jest wyrok sądowy o natychmiastowe odebranie dzieci. A w jakim wieku jest najmłodsze? 6 lat. Nie mówię, tam co odebrali te dzieci, tej dojrzałości. Także tam nie było alkoholizmu, nie? Tam nie było alkoholizmu. Oprócz tego w przeciągu chyba miesiąca z tego co z policji, no to też nadmieniam, że ta pani po prostu ma wyrok, no i będzie musiała iść do więzienia, a dzieci odbiorą. Dziękuję bardzo. Ja chciałam tylko powiedzieć, że jeżeli ktoś z państwa chce się zapoznać z danymi osobowymi osób, które są zgłaszane w uchwałach mieszkaniowych dotyczących zawarcia ponownego najmu lokalu mieszkalnego w Krakowie, zawsze może przyjść na komisji, tam na tej komisji zapoznać się z tymi danymi. Niestety my nie możemy ujawniać tych informacji. Pani radna Frankiewicz. Ja chciałam zapytać, rozumiem, że na podstawie zgromadzonej dokumentacji jasno i konkretnie i bardzo precyzyjnie jest określony los dzieci. Czy nie ma takiej okoliczności, że pewnego razu dzieci, czy to jest odebranie rodzicom, będą odebrane prawa, pozbawione będą czasowo, czy na stałe te prawa? Przepraszam bardzo, ale myślę, że w tym momencie, biorąc pod uwagę to, że sesja jest nagrywana, wykraczamy. Ale to nie ujawniamy danych osobowych. Nie wiem, ja wyjaśnię, w tej chwili przyszedł natychmiastowy do sądu o natychmiastowe odebranie. Natomiast co będzie później, to będzie następna sprawa w sądzie rodziny. Mnie chodzi tylko o to, czy nie zdarzy się taka sytuacja, że pewnego razu nie będą mieli gdzie do czego wrócić. Nie będą miały dzieci w domu, do którego będą mogły wrócić. Powiem tak, sprawdziliśmy, to była cała komisja mieszkaniowa, 2 miesiące na tym siedzieliśmy i jak gdyby te dzieci naprawdę nie mają do czego wrócić już tej chwili. Dlatego musimy sobie, proszę państwa, zdawać sprawę z tego, że dzieci pójdą do rodzin zastępczych, ale opieka będzie nad nimi sprawowana do pewnego określonego momentu. I te dzieci, status tych dzieci, ja nie twierdzę, że jest niesłuszna ta decyzja, tylko chciałabym być dobrze zrozumiana, bo dużo ludzi czeka i grzecznych ludzi czeka na mieszkanie. Tylko w pewnym momencie okaże się, że nie ma domu, nie ma mieszkania, dzieci osiągną pełnoletność, skończy się dom dziecka czy jakaś rodzina zastępcza i dzieci pozostaną bezdomne, żebyśmy mieli też to na uwadze, podejmując taką decyzję.
co dom, to dom. Najważniejszy dla człowieka jest dom, do którego można wrócić, więc ja wstrzymam się na pewno od głosowania na tę decyzję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja chciałem przypomnieć, że my głosujemy w tym momencie nad lokalem socjalnym, to znaczy takim, który nie jest w żadnym wypadku dziedziczony przez dzieci, tylko jest przyznawany na określony czas dla osoby, która jest wskazana w wniosku. To tak dla sprecyzowania i odpowiedzi dla Pani Radnej w tym zakresie, że nie jest to mieszkanie komunalne, gdzie jeszcze dzisiaj w niektórych wypadkach możemy mówić o tym, że dzieci zostają w tym mieszkaniu, tylko to jest lokal socjalny, który został tutaj wskazany. Jak nie ma już żadnych głosów dyskusji, proszę Państwa, to przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tejże uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę na druku nr 1.